Kochani, tu Hulaj dusza, a wysłuchacie kolejnego podcastu na tym kanale i jest to podcast z serii Niewłaściwa Miłość. Muszę Wam powiedzieć, że tworząc ten materiał, dawno nie czułam takiej niechęci do głównego bohatera, a zdarza się to rzadko, ponieważ zawsze staram się patrzeć obiektywnie na sprawę, staram się oceniać, staram się znaleźć jakieś argumenty tutaj w cudzysłowie, no bo nie da rady wytłumaczyć kogoś, kto, kto robi takie rzeczy, no ale staram się znaleźć jakiekolwiek wyjaśnienie, dlaczego ktoś tak postąpił. A tutaj jest mi ciężko, naprawdę ciężko. Zresztą myślę, że jak wsłuchacie się w tę historię, to zrozumiecie, co mam na myśli. Zanim jednak zaczniemy, dwa krótkie ogłoszenia. Po pierwsze sprawa Krisa Watson. E, wiem, że wiele osób mi ją proponowało. Była nawet ankieta, w której właśnie za sprawa Krisa Watson no, wygrała. E, miała być ona opracowana jakoś mniej więcej w marcu, natomiast e, no, powstało wiele wspaniałych i dokładnych materiałów na ten temat. E, kilka dni temu powstał podcast nagrany przez Jaśmin. E, jest też materiał stworzony na kanale Czarna Wdowa, który też jest bardzo dokładny, więc myślę, że. Z mojej strony powielanie tego tematu nie wniosłoby niczego nowego. Tym samym no, postanowiłam jednak zrezygnować z nagrania podcastu na temat Chrisa. Niemniej na drugim miejscu w tej ankiecie była sprawa Gypsy Blanchard, i zdecydowałam się, że jednak zrealizuję tę sprawę. Z tego względu, że również od Gypsy powstały materiały, ale chyba nie znalazłam jeszcze żadnego podcastu, który został wypuszczony w momencie, kiedy Gypsy wyszła na wolność. I myślę, że byłoby to ciekawe dopełnienie też, też spojrzenie na te sprawę z perspektywy mediów społecznościowych, z perspektywy tego, co teraz się dzieje, czyli wywiady, nowe informacje, które wychodzą na światło dzienne. Też chciałabym poruszyć sprawę Nikolasa Gidiona, który siedzi wciąż za kratami, a jednak niektórzy uważają, że jest to niesprawiedliwe, że Gypsy wyszła, a on siedzi. Z kolei no, ludzie mają naprawdę różne, odmienne zdanie i też chciałem ten temat poruszyć. Tak więc, moi drodzy, no mniej więcej myślę, że w marcu powstanie taki materiał. Dłuższy, około dwugodzinny, może nawet jeszcze dłuższy, nie mam pojęcia, ale chciałabym raz i porządnie opowiedzieć tę sprawę. Też z punktu widzenia medycznego, jaki wpływ miały te wszystkie zabiegi, wszystkie. Diagnozy, które Gypsy dostała, jaki to miało wpływ na, na jej organizm i tak dalej, i tak dalej. Więc moi drodzy, to jest pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, że myślałam nad nową serią na tym kanale. Ja nie chcę Wam zdradzać szczegółów, ale myślę, że byłaby ona związana z serią 7 Grzechów Głównych. Tak jak mówię, no jeszcze, jeszcze nie wiem. Musiałabym naprawdę mocno się zastanowić, czy znajdę tyle materiałów pasujących do danej tematyki. Jeżeli tak, to oczywiście będę Was informować na bieżąco i z pewnością jak już wszystko będzie gotowe, to po prostu usłyszycie o nowej, trochę dłuższej serii. To by było na tyle, jeżeli chodzi o małe ogłoszenia. E, dziękuję, że jesteście, że dzięki Wam ten kanał się rozwija. Przypominam, że ten kanał można subskrybować, będzie mi niezmiernie miło. A teraz, już bez zbędnego przeciągania, zapraszam do słuchania. Dzisiaj znów witam Was z Ameryki. Nie jest to chyba żadnym zaskoczeniem, że z jakiegoś właśnie powodu z tego miejsca jest najwięcej tego typu spraw. Pewnie wynika to z tego, że Stany Zjednoczone są ogromne, a poza tym wiele spraw jest dokumentowanych, powstają książki, filmy. Artykuły na ten temat i łatwiej jest z jakiegoś powodu znaleźć dokładne opracowanie sprawy ze Stanów Zjednoczonych niż na przykład z Tajlandii. Tak czy inaczej, historia, którą dzisiaj Wam opowiem, wydarzyła się w dużej mierze w Georgii, ale nie tylko. Niemniej od Georgii sobie tutaj zaczniemy. Miasto Beaufort znajduje się niedaleko Atlanty i nierzadko jest w ogóle nazywane przedmieściami Atlanty. Aktualnie Beaufort jest no, niewielkim miastem, liczy około 17 tysięcy mieszkańców, i trzeba przyznać, że wydaje się naprawdę sympatycznym miejscem. Chociaż jak się okazuje, niekoniecznie pod względem finansowym, bo statystyki mówią nam o tym, że w 2010 roku średnie wynagrodzenie rodziny liczyło około 45 tysięcy dolarów rocznie, a tym samym aż 23% mieszkańców żyło poniżej granicy ubóstwa. Jest to bardzo duża liczba, to prawie co czwarta osoba, więc wynik nie jest optymistyczny. Chociaż bohaterowie dzisiejszej historii należeli do tej drugiej strony medalu, czyli należeli do grupy osób, które zarabiały sporo i na brak pieniędzy, nie mogły narzekać. Z pewnością przekraczali oni te statystyki. W Beaufort, jak w każdym innym mieście, są też te droższe i zamożniejsze dzielnice i właśnie w takim miejscu mieszkała rodzina Corbin na początku lat 2000. Bart i Jennifer wychowywali wspólnie dwójkę dzieci. On dentysta z własną praktyką, ona nauczycielka w szkole. Mieli piękny dom, zadbany ogród. Z pokaźnymi krzaczorami, z których zapewne można wycinać króliczki Wielkanocne, no czego chcieć więcej? Cóż moi drodzy, był sobotni poranek 4 grudnia 2004 roku. Dzień zapowiadał się spokojnie i miło, w końcu była to sobota, czyli dla większości ludzi jest to taki dzień wolny, który mogą poświęcić na odpoczynek lub zajęcia pozadomowe. Takie też plany miała Kelly Camille, sąsiadka rodziny Corbin, która liczyła na to, że chociaż w sobotę się wyśpi, no w końcu nie trzeba wstawać tam na piątą, szóstą, można sobie dłużej pospać. Niemniej już około 7.25 obudził ją telefon. Kelly zobaczyła, że dzwoni do niej Bart Corbin, a właściwie to dzwonił, ponieważ kobieta nie zdążyła odebrać telefonu. Nie była to typowa sytuacja. Zazwyczaj sąsiedzi nie dzwonią o 7.25, ale z drugiej strony, skoro Bart się rozłączył, to może wybrał ten numer przez pomyłkę. Tak czy inaczej, dźwięk dzwonka obudził również męża Kelly, Steve'a, który doszedł do wniosku, że chyba już nie zaśnie, więc para postanowiła jeszcze chwilę tam poleżeć w łóżku, popatrzeć się w sufit, w moment odpocząć, gdy jakieś 15 minut później usłyszeli dźwięk dzwonka do drzwi. No mało kto odwiedza ludzi w sobotę rano przed godziną 8.00. Tym bardziej, że państwo Kemiu nie byli z nikim umówieni, nie spodziewali się gości, też nie było to dla nich coś typowego. Niemniej Steve i Kelly zarzucili na siebie szlafroki, no i postanowili otworzyć drzwi. Jak się okazało, przed ich domem stał Dalton Corbin, siedmioletni syn państwa Corbin, który wydawał się bardzo przejęty. Stał w piżamie z wypiekami na twarzy i łamiącym głosem powiedział, że jego mama nie oddycha, ponieważ tata zakończył jej życie i trzeba zadzwonić pod 911. Dalton był bardzo poważny w tym, co mówił, więc no nie było szans na jakiś nietrafiony żart. A przynajmniej tak to wyglądało, no bo z drugiej strony, dzieci czasami mogą inaczej zinterpretować rzeczywistość. Może Dalton widział coś, co mu się wydawało, że tak było, a było zupełnie inaczej. Jednak sąsiedzi od razu potraktowali chłopca poważnie. Steve chwycił za telefon i zadzwonił pod numer alarmowy z prośbą o wysłanie patrolu, chociaż trzeba przyznać, że nie był do końca pewien, czy chłopiec mówi prawdę. Oczywiście nie wątpił, że coś się stało, że może jego mama nie oddycha, przewróciła się, zasłabła, ale nie spodziewał się, że rzeczywiście stało się coś poważniejszego. W międzyczasie Kelly postanowiła pójść z Daltonem do ich domu, aby ocenić, co tak naprawdę się wydarzyło. Kobieta była trochę bardziej sceptyczna uważała, że chłopiec po prostu źle zinterpretował sytuację i tak naprawdę doszło do pomyłki. Dom rodziny Corbin znajdował się bardzo blisko. Pierwsze, co Kelly zauważyła, to otwarte drzwi garażowe. Kobieta postanowiła więc przez nie wejść, aby dostać się do środka. I poszła w stronę sypialni państwa Corbin. Kali doskonale znała ten dom, ponieważ przyjaźniła się z Jennifer i Bartem. Sąsiedzi często odwiedzali się w swoich domach, więc doskonale wiedziała, gdzie co jest. Gdy Kali otworzyła drzwi od sypialni, wiedziała już, że Dalton jednak powiedział prawdę. Na łóżku leżała Jennifer Corbin. Jej pozycja była dość nietypowa, ponieważ kobieta leżała na przekątnej łóżka. Sąsiadka przez chwilę liczyła na to, że może Jennifer śpi, może rzeczywiście straciła przytomność, dlatego też próbowała ją dobudzić, ale szybko dotarło do niej, że tak naprawdę kobieta nie żyje. Wtedy też Kali zorientowała się, że na pościeli jest dużo czerwonych plam, które jak się pewnie spodziewacie, no nie zwiastowały niczego dobrego. W pierwszym momencie Kelly poczuła przepływ niepokoju. W tym domu przed chwilą wydarzyło się coś okropnego i to prawdopodobnie na oczach dzieci, albo przynajmniej dzieci coś tam widziały, słyszały, a po barcie korbinie nie było ani śladu. Kelly, w obawie o swoje bezpieczeństwo, postanowiła wyjść z domu, zabierając przy tym siedmioletniego Daltona i pięcioletniego Dylona. Zaraz potem cała trójka usłyszała wycie syren, a na miejscu zjawiła się policja. Funkcjonariusze zostali taki sam widok jak i wcześniej, została sąsiadka Corbinów i stało się jasne, że dla Jennifer Corbin jest już za późno na jakąkolwiek pomoc. Jakby tego było mało, synowie państwa Corbin wskazywali na sprawcę i mówili, że z pewnością jest nim ich ojciec, 40-letni Bart Corbin, który na dodatek gdzieś zniknął. Od razu rozpoczęły się poszukiwania Barta, chociaż trzeba było też dokładnie zinterpretować to, co stało się w sypialni Państwa Corbin, gdyż wiele wskazywało na to, że Jennifer mogła sama odejść z tego świata. Tak więc sprawa nie była do końca jasna. Tak czy inaczej, śledczy postanowili przyjrzeć się życiu Jennifer i Barta Corbin, zajrzeć w ich przeszłość, a na jaw zaczęły wychodzić naprawdę niepokojące informacje, zwłaszcza na temat Barta Corbina. Na przykład o tym, że Jennifer nie była jedyną kobietą związaną z Bartem, która przepłaciła za ten związek życiem. Aby jednak zrozumieć w pełni całą historię, aby zrozumieć, co tak naprawdę się wydarzyło, muszę Wam powiedzieć dokładnie, kim był Bart Corbin. Szanowany dentysta, mąż, ojciec uśmiechnięty, radosny sąsiad, trener piłki nożnej swoich synów i przede wszystkim człowiek, który. Nie pozwolił, by jakaś kobieta go opuściła. Tak też zaczniemy sobie od początku, od narodzin Barta, dowiemy się trochę więcej o jego życiu, a w tym celu przenosimy się na piękną i słoneczną Florydę. Ponieważ właśnie tam, dokładnie to w Jacksonville 22 grudnia 1963 roku na świat przyszedł Bart, a właściwie to Barton Corbin i to tak na ten świat nie przyszedł sam, jak widzimy on, on zawsze musiał mieć kogoś, więc nawet na świat nie przyszedł sam, no bo powitał on ten ziemski padł z swoim bratem, Bradley'em. I tym sposobem w ciągu jednego dnia Eugene i Connie Corbin zyskali nie jedno, a dwoje dzieci. Dwóch synów, na których wołali Bart i Brad, no bo Barton i Bradley. Coś czuję, że rodzicom często myliły się imiona lub plątał się język. No cóż, Eugene i Connie wiedli spokojne życie w tzw. klasy średniej. Kobieta pracowała na co dzień jako kasjerka w banku, z kolei Eugene pracował w żandarmerii wojskowej. Małżonkowie wzięli ślub z początkiem lat 60., a chwilę później urodzili się. Ich ich synowie. wówczas Eugene miał 26 lat, a jego żona miała 23 lata. Bliźniacy, jak to często z bliźniakami bywa, no, ubierani byli tak samo, zawsze do siebie podobni, porównywani, mieli takie same koszuleczki, takie same spodeneczki, więc, więc widać było, że to są bliźniaki. Gdy jeden nauczył się chodzić, wymagano od drugiego, by też to zrobił. Gdy jeden zaczął mieć dobre wyniki w nauce, no to od drugiego też wymagano tego samego. Gdy jeden odkrył talent muzyczny, to drugi też musiał albo przynajmniej musiał spróbować. I chociaż u niektórych bliźniąt występuje tak zwana rywalizacja, to jednak w przypadku braci Corbin wcale tak nie było. Można wręcz powiedzieć, że byli oni swoimi najlepszymi przyjaciółmi i tak naprawdę nie było tutaj żadnej rywalizacji, kto jest lepszy w czymś tam. No cóż, gdy bliźniacy mieli jakieś 4 lata, rodzina powiększyła się po raz drugi i na świat przyszedł trzeci zdrowy chłopiec, któremu rodzice dali na imię Robert, więc teraz był brat, Bart i Rob. Z trójką dzieci Państwo Korbin musieli trochę bardziej zacisnąć pasa pod względem finansowym. Mimo że oboje rodziców pracowało, no to jednak bywały momenty, gdy brakowało pieniędzy, lub bywały momenty, gdy, gdy prawie brakowało pieniędzy. Eugene już od dłuższego czasu myślał o zmianie pracy, o przeprowadzce, o takim nowym życiu. Po wielu rozmowach i namysłach w 1970 roku rodzina zdecydowała się opuścić Florydę, no i przenieśli się oni do stanu Georgia, gdzie życie wydawało się przynajmniej tańsze. W nowym mieście Eugene uznał, że no wiecie, nowy rok, nowa ja, nowe miejsce i postanowił założyć firmę chemiczną. Ja tak przyznam szczerze, że nie wiem dokładnie na czym polegała ta jego firma, na czym polegała ta jego praca, czy było to kręcenie zestawu małego chemika w piwnicy, czy może coś bardziej odpowiedzialnego. W każdym razie od tego momentu rodzina no, nie narzekała już na problemy finansowe, żyło im się naprawdę spokojnie, więc można powiedzieć, że firma Euchina bez względu na to, czym się zajmowała, no to jakiś sukces z pewnością odniosła. Dzieciaki szybko zaklimatyzowały się w nowym mieście, no i wszystko zmierzało w dobrym kierunku. Bart i jego bliźniak byli nierozłączni, za każdym razem powtarzali, że są swoimi najlepszymi przyjaciółmi i tak jak już mówiłam, nie było żadnej rywalizacji, nie było kto tam jest lepszy, szybszy i w ogóle. Chłopcy zawsze się wspierali i raczej było to na zasadzie my kontra reszta świata. Z biegiem czasu okazało się że też, że mają zupełnie inne charaktery, no może nie tak całkowicie odmienne, ale każdy był własną indywidualnością i, i każdy miał jakieś swoje własne plany, marzenia i tak no cóż, gdy nasz bohater, Bart, miał jakieś 7 lat, to on obejrzał sobie bajkę, która zmieniła jego życie. I ja wiem, że tutaj może różne pomysły, co to była za bajka. No była to bajka o reniferze Rudolfie Czerwononosem. I tam był taki elf, który z zawodu był dentystą. Jakoś tak wyszło, że Bart utożsamił się z tym elfem, no i doszedł do wniosku, że on też zostanie dentystą, tak jak ten elf z bajki. Każdy oczywiście no, machnął na to ręką, bo jednak większość zawodów z dzieciństwa nie dochodzi do skutku, Chyba, że zawód rodziców, a to nie o tym. No po prostu niech nie spowiedziewał się, że Bart rzeczywiście w wieku 7 lat wybierze swój przyszły zawód, ale tak też się właśnie stało i sami widzicie, że jak Bart się na coś uprze, to rzeczywiście doprowadzi sprawę od początku do końca. Chłopak od zawsze dobrze się uczył, był zdolny, inteligentny, był też mądry, wiedza mu przychodziła z niezwykłą łatwością, co też no niestety nie zawsze idzie w parze z popularnością wśród rówieśników. I w ogóle chcąc opisać historię Barta w liceum, wiecie, Bart w liceum, taki nowy odcinek serialu, to można sobie wyobrazić film dla nastolatków, gdzie główny bohater jest taki trochę mech. Nie ma charyzmy, nie wygląda też spektakularnie, jednak później zmienia się w gwiazdę szkoły, ma wianuszek adoratorek, który tam ciągnie się za nim i każdy chce usiąść w jego blasku. Tak wyglądała historia Barta, który rzeczywiście początkowo wydawał się niepozorny, wręcz należał do tej grupy e, mniej popularnych, mniej lubianych osób, a z czasem wszystko zmieniło się i to o 180 stopni Bart stał się gwiazdą szkoły. Trzeba przyznać, że chłopak początkowo był trochę większy, czego oczywiście koledzy nie mieszkali mu nie wytknąć, dlatego Bart w pewnym momencie uznał, że ma tego dość, że jacyś tam koledzy nie będą mu mówić, jaki to on nie jest, więc zaczął chodzić na siłownię. Później wkręcił się w sport i tak naprawdę sport będzie mu towarzyszyć przez całe życie. Zawsze będzie dbał o swoją kondycję, o swój wygląd. Skupi się mocno na tym wyglądzie, nie tylko na, na właśnie kondycji, ale też na, na sposobie ubierania się na włosach, na na twarzy, no będzie mu zależało na tym, aby wyglądać jak najlepiej, będzie spędzał dużo czasu przed lustrem, żeby jego wygląd reprezentował jego osobowość, czyli taką silną, niezależną i, i charyzmatyczną, magnetyczną i tak dalej. Czyli mamy Barta, który zaczyna chodzić na siłkę, później dołącza do drużyny piłki nożnej, zaczyna odnosić sukcesy jako zawodnik, a wiemy doskonale, jak Amerykanie traktują sport, zwłaszcza ten w liceum, no, piłka nożna, zawody, to jest niezwykle ważne i, i chyba zawsze jak jest jakiś dobry zawodnik, ktoś, kto rzeczywiście ma talent sportowy, no, to jest to osoba znana w szkole, osoba, która nierzadko jest popularna. E, przy tym wszystkim Bart znalazł charyzmę gdzieś tam za kaloryferem więc był lubiany, do tego grał w piłkę, grał też na gitarze i dobrze się uczył. O ile na początku nikt nie wiedział o Barcie Korbinie, tak też na koniec, liceum, już pod koniec ostatnia, przedostatnia klasa, każdy doskonale wiedział, kim jest Bart, każdy chciał z nim spędzać czas i był to no, chyba jeden z najpopularniejszych chłopaków w szkole. Zdaniem niektórych kolegów bardzo wydawał się nieco nadpobudliwy. Taki pieniacz, co unosi się emocjami, że coś mu nie wyjdzie, a z drugiej strony, większość osób uważało, że to chyba taka cecha rodzinna korbinów, no bo jego bracia też tacy byli. I tutaj nie chodzi o to, że oni nie wiadomo, jaką awanturę kręcili. Raczej chodzi o to, że głośno mówili, machali rękoma, trafiając innym, innych twarz, co miało przypominać gestykulację, oczywiście. No taki temperament po prostu, że nie potrafią. Mówić normalnym głosem. Ja zresztą też nie potrafię, też krzyczę jak mówię, więc rozumiem o co tutaj chodzi. No, bardzo był po prostu głośny, a do tego, gdy coś mu rzeczywiście nie wychodziło, no to czasami emocje brały górę. Może nie tak, żeby się na kogoś z łapami rzucać, czy żeby, żeby nie wiadomo jak się zachowywać, no ale kiedy coś mu nie szło, to jakieś mniej przyzwoite słowa wychodziły z jego ust. Potrafił machać łapami jeszcze bardziej i widać było, że jest czymś rozemocjonowany. W każdym razie z roku na rok, będąc w liceum, Bart stawał się coraz bardziej popularny i towarzyski. Co ciekawe, z czasem proporcjonalnie do tego spadały jego oceny. Chociaż Bart nie miał nigdy problemów z nauką, to jednak według nauczycieli był takim, wiecie, standardowo zdolnym, ale leniwym uczniem. I chodzi tutaj o to, że z pewnością mógłby osiągnąć więcej, gdyby nie to, że wolał spędzać czas na, na zdobywaniu przyjaciół i na bycie, byciu gwiazdą szkoły. No ale każdy ma swoje priorytety. Tak też w 1982 roku Bart ukończył szkołę średnią. Wówczas chłopak no, nie wiedział do końca, co chce robić. W głowie była oczywiście myśl o zostaniu dentystą, co zresztą bardzo podobało się jego rodzicom. Eugene i Koni namawiali syna, by nie rezygnował ze swoich marzeń, i tym sposobem rok później, czyli w 1983 roku, Bart dostał się na studia przygotowawcze do zawodu dentysty. Na ten sam uniwersytet dostał się też jego brat Bliźniak, który który zresztą studiował neurobiologię. Bliźniacy również i na studiach robili dobre wrażenie, zdolni, nie mieli też długich kręconych zębów, więc mogli się pochwalić sporym powodzeniem. W studenckim życiu Barta było kilka relacji, które jednak nie wydawały się specjalnie poważne. Znaczy były mniej lub bardziej poważne, były jakieś związki. W dużej mierze Bart na tym etapie studenckim to traktował życie jak wielką zabawę, czyli chodził na imprezy, spotykał się z kilkoma dziewczynami bez żadnych zobowiązań. Ale przy tym też zawsze znajdował czas na naukę. W 1986 roku nasz bohater ukończył studia przygotowawcze, no i był na dobrej drodze do zostania dentystą. Młody mężczyzna z radością odkrył, że przyjęto go na studia stomatologiczne, więc była to już ostatnia prosta w jego edukacji. Bart radził sobie naprawdę dobrze, chociaż jego koledzy ze studiów pamiętają, że młody mężczyzna no miał czasami problemy z opanowaniem swoich emocji. Kiedyś, gdy w trakcie zajęć nie udał mu się jakiś eksperyment laboratoryjny, to chłopak rzucił probówką o ścianę ze złości, bo coś mu nie wyszło. No i nie brzmi to najlepiej. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście świadkami takiego zachowania. Ja nigdy nie, nie widziałam, żeby uczeń rzucał krzesłami, zeszytami czy czymś. No ale e, trzeba przyznać, że wszyscy potraktowali to zdarzenie z takim dystansem i raczej złość Barta wzbudzała wśród bliskich śmiech, a nie jakieś tam prawdziwe obawy. E, każdy go znał, machał na niego ręką, myślał, że taki pieniacz unosi się emocjami, zaraz mu przejdzie, więc nikt nawet tego poważnie nie traktował. Wszyscy uważali go po prostu za zabawnego, chociaż no, później już nikomu nie było do śmiechu. Tak czy inaczej, będąc na drugim roku studiów stomatologicznych, Bart poznał dziewczynę, z którą stworzył taki swój e, no, poważny związek. Może nie tyle, co pierwszy poważny związek, ale z pewnością dziewczyna, którą poznał Bart, e, ma duże znaczenie w tej historii. Nazywała się ona Dorothy Hern i była rok starsza od Barta. Dorothy, zwana przez wszystkich Doli, była jednym z trójki dzieci Cartona i Barbary. Poza nią Państwo Hearn mieli dwóch synów, więc Doli była taką ukochaną, wyczekiwaną, jedyną córeczką, na której skupiała się większa część uwagi. Rodzina była wierząca, często chodzili do kościoła, a poza tym byli to ludzie z serii, no, kłaniają się do pasa, pasawego buta, z tego względu, że ojciec Doli, Carton, od lat prowadził własną klinikę stomatologiczną, a Doli zapatrzona w swojego ojca, chciała po prostu pójść w jego ślady. Zresztą, Carton również niezwykle się cieszył, że córka będzie mu pomagać w gabinecie, może kiedyś i w przyszłości to ona przejmie jego klinikę. Była to taka zwyczajna, kochająca się rodzina, która dbała o swoje relacje i byli ze sobą naprawdę blisko. Tak więc ojciec Doli był stomatologiem, stąd zainteresowanie zębami u Doli, no i studia dentystyczne. Dziewczyna pochodziła z takiego dobrego domu, miała ogromne wsparcie ze strony rodziny i według wszystkich była niezwykle czarująca i ciepła. Uwielbiała gotować, a w liceum była czy liderką. Doli była typem dziewczyny, którą z radością zabiera się na obiadek do rodziców, a oni klaszczą uszami na myśl o takiej synowej. Dlatego też Doli od razu wpadła w oko Bartonowi. Miała w sobie coś po prostu uroczego. Co tydzień jeździła do rodzinnego domu, aby spotkać się z bliskimi, była niezwykle rodzinna. Uwielbiała też mapety, miała w swoim e, pokoju różne pluszaki z mapetami i wydawała się po prostu kimś dobrym. Do tego Doli miała też e, wspaniałą urodę, zwracała na siebie uwagę. E, często też nosiła mocny makijaż. Tak naprawdę od momentu, kiedy poszła na studia, to trochę zmieniła swój image. E, niektórzy nie rozumieli po co to robi, ponieważ Doli i bez tego była piękna, no ale właściwie makijaż tak naprawdę nie ma w tej sprawie znaczenia. Niemniej niektórzy sądzili, że Doli chce być zauważona, że chce zwrócić na siebie uwagę, co i tak nie było wcale potrzebne. Wchodząc do pomieszczenia pełnego ludzi, i tak zwróciłbyś uwagę na Doli, i tak brzmi wypowiedź jednego z jej przyjaciół. Więc myślę, że Doli rzeczywiście była kimś wyjątkowym z pewnością kimś, kto miał magnetyczną osobowość, kto przyciągał do siebie ludzi, i chyba trzeba przyznać, że dziewczyna nie do końca zdawała sobie z tego sprawę. No cóż, Doli i Bart poznali się na studiach, a ich relacje można nazwać miłością od pierwszego wejrzenia lub przynajmniej tak później to opowiadali. Oboje mieli swój niepowtarzalny styl i wydawało się, że oboje są skazani na sukces. Inteligentni, ambitni i zakochani, Doli miała no, charakterystyczny wygląd, troszkę mi przypominała Priscilla Presley. Z kolei Bart nosił takie skórzane kurtki, miał włosy zaczesane na wodę z cukrem, jeździł na motorze, więc no, byli taką wyjątkową parą, która rzeczywiście na pierwszy rzut oka doskonale do siebie pasowała. Bart od początku zakochał się w Doli bez pamięci i wiedział, że jest to kobieta, z którą chciałby spędzić resztę swojego życia. Tyle, że Doli miała trochę inne zdanie. To nie tak, że nie chciała być z Bartem, bo oczywiście chciała z nim być i ten związek trwał dwa lata. Chciała Barta jednak lepiej poznać, zająć się nauką. No, nie myślała od razu o ślubie, o zakładaniu rodziny. Miała dwadzieścia parę lat, musiała skończyć studia. Bart zresztą też studiował. No, Doli traktowała ten związek poważnie, ale w pewnym momencie, Poczuła, że Bart chce od niej jakiejś deklaracji, a najlepiej to chciałby, żeby od razu wzięli ślub, żyli długo i szczęśliwie. Co jakiś czas yy, młody mężczyzna wyskakiwał z lodówki i tam gadał o ślubie. Na pytanie, co chcesz na obiad, odpowiadał, a co będzie na obiad na naszym weselu. To jest oczywiście metafora, no ale Bart wszystko sprowadzał do takiego zapieczętowania swojego związku, do, do ślubu. Nawet próbował się oświadczyć kilka razy. Nie wiem, czy to były takie oficjalne oświadczyny, no ale no, deklarował. deklarował się dość mocno i chciał, aby Doli również złożyła taką deklarację. Niestety dziewczyna nie była na to gotowa, więc czasem zaczęła się wycofywać emocjonalnie, bo ją to wszystko przytłaczało. Bart z kolei nie odpuszczał. Mężczyzna zrobił się natarczywy, kontrolujący, gdy zauważył, że doli się od niego odsuwa, robił wszystko, by być jeszcze bliżej. W pewnym momencie dziewczyna miała tak bardzo dość barta, że próbowała z nim zerwać. Mężczyzna słysząc takie słowa od razu wpadł w emocje, bo to ciężko nazwać złością czy tam smutkiem. Dużo emocji w nim było. Prosił Doli o kolejną szansę, płakał, no, no, błagał wręcz, żeby, żeby dała mu szansę. Jednak dziewczyna miała go serdecznie dość, więc nadeszło rozstanie. To było takie rozstanie no nie do końca. Znaczy, nie, pewnie wiecie o co chodzi. No, nie chodzili razem na studia, spotykali się co jakiś czas, mieli te same grono znajomych, niby się rozstali ale i tak spędzali ze sobą czas e, i tak e, byli wciąż ze sobą blisko, no bo emocje e, wciąż były w powietrzu e, nie da się z dnia na dzień całkowicie stracić do kogoś uczuć więc z jednej strony się rozstali, ale tak naprawdę Bart e, w swojej głowie widział to w ten sposób, że lada moment do siebie wrócę po tym ala rozstaniu Bart żalił się wszystkim swoim znajomym, żalił się też niektórym profesorom, z którym był bliżej. No, no Było mu niezwykle przykro. to nie jest to powód do śmiechu, rzeczywiście, no, chłopak mocno to przeżywał. Co jakiś czas jednak Bart nachodził do prowokował jakieś wspólne spotkania, pojawiały się w tych samych miejscach, co ona, prosiła o kolejną szansę, więc no, chciał tej deklaracji. Chciałaby znów byli razem i najlepiej, żeby od razu wzięli ślub, a Doli była na zupełnie innym biegunie. Ona ani nie chciała do niego wracać, a tym bardziej nie chciała z nim spędzać resztę życia. Dziewczyna co jakiś czas spotykała się z nim z litości lub za pomocą wspólnych znajomych, ale w listopadzie 1989 roku Doli postanowiła raz na zawsze zakończyć ten związek bez dawania szans ani złudnej nadziei. Powiedziała Bartowi, że nie chce z nim już być dłużej, najlepiej jakby w ogóle nie utrzymywali żadnego kontaktu. Jak się pewnie domyślacie, no nasz bohater ciężko to przyjął. Chłopak trafił na terapię, wciąż żalił się swoim bliskim. Pozornie wydawało się, i wydawało to jest słowo klucz, że mężczyzna ruszył dalej, jednak dla nikogo nie był to dobry czas, również dla doli. Po zerwaniu i zakończeniu tej znajomości, w życiu dziewczyny zaczęły się dziać niepokojące rzeczy. Ktoś zarysował jej samochód, później ktoś przebił jej opony. Innym razem Doli zauważyła, że okno w jej domu jest otwarte, chociaż była przekonana, że je zamykała. No takie niepokojące rzeczy się działy. 13 listopada Doli złożyła nawet zamiadomienie na policję w obawie o swoje bezpieczeństwo i podejrzewała, że za wszystkim stoi Bart, jednak no, mężczyzna temu zaprzeczał. Zresztą rzeczywiście wyglądało to tak, jakby Bart nie miał z tym nic wspólnego, ponieważ mniej więcej w tym czasie zaczął on się umawiać z inną dziewczyną, 23-letnią Mitzi. Nie był to poważny związek, sama Mitzi powie później, że Bart ciągle gadał o swojej byłej, więc czuła jakby była w związku w trójkę, no ale z perspektywy Osób trzecich wyglądało to tak, że, że Doli próbuje oskarżyć o coś Barta, a przecież on ruszył dalej i nie wiadomo o co chodzi. No cóż, w grudniu 1989 roku Bart przyprowadził nawet swoją nową dziewczynę na taki bożonarodzeniowy bal uczelniany. To był no, bal dla studentów, na którym mogli zabrać oni osobę towarzyszącą. Doli akurat przyszła sama, jednak na balu tańczyła z kilkoma chłopakami, i Bart, chociaż przyszedł na bal w towarzystwie swojej nowej dziewczyny, to i tak ciągle oglądał się za Doli i widać było jego złość, gdy dziewczyna z kimś rozmawiała. Sama Mici powie, że czuła się na tym balu niezręcznie. Kolejnego dnia po tym wydarzeniu Doli odkryła, że ktoś znów zniszczył jej samochód, ktoś znów przebił jej opony. 27-latka na nowo zgłosiła to na policję, no ale śledczy rozkładali ręce, nie było dowodów, nie było świadków. Doli czuła, że za wszystkim stoi Bart. Kobieta skontaktowała się nawet z władzami uczelni i powiedziała o swoich podejrzeniach, i nawet jedna z nauczycielek Barta zadzwoniła do jego rodziców, sugerując im, że syn powinien pójść do lekarza i porozmawiać o swoich problemach. Państwo Korbin, czyli rodzice Barta, chyba też widzieli problem, chyba. Wiedzieli, że Doli mówi prawdę, natomiast no, namawiali oni swojego syna, aby poszedł do lekarza, próbowali interweniować. Niemniej Bart odmówił, twierdził, że Doli wszystko sobie wymyśliła. I właściwie były jakieś argumenty, które świadczyły o tym, że to nie był jednak Bart, ponieważ jego nowa dziewczyna, Mitzi, powiedziała później, że ona też się nie czuje bezpiecznie, ponieważ kilka razy otrzymała głuche telefony, a raz usłyszała w słuchawce kobiecy głos i podejrzewała, że osobą dzwoniącą była Doli. Czyli według tej narracji wynikało, że to niby właśnie Doli nie mogła się pogodzić z tym zerwaniem, że może ona składa jakieś fałszywe oskarżenia, chce zrobić podgórkę Bartowi, dzwoni do jego nowej dziewczyny. No, było to słowo przeciwko słowu, więc nie można było wyciągnąć żadnych konsekwencji. I jedynie nieliczni wiedzieli, że rzeczywiście Bart nie może się pogodzić z rozstaniem, i że rzeczywiście Bart byłby zdolny do tego, aby rysować komuś samochód, przebijać opony i robić jakieś krzywe akcje. I tak właśnie nastał kolejny rok 1990, a dziwne incydenty w życiu Doli nie ustawały. Już z początkiem roku, dokładnie to w styczniu, Doli kilka razy zgłaszała niepokojące sytuacje. Ktoś ukradł jej harmonogram zajęć, innym razem z jej torby zniknęły narzędzia dentystyczne warte ponad 300 dolarów. Doli nie złapała nikogo za rękę, ale czuła się obserwowana na każdym kroku i podejrzewała, że za wszystkim stoi były chłopak. W lutym Doli postanowiła wrócić do randkowania i liczyła na to, że wszelkie incydenty ustaną. Może w momencie, kiedy znajdzie sobie kogoś, będzie się czuła bezpieczniej, czuła się też gotowa emocjonalnie, aby ruszyć dalej. Jednak było wręcz przeciwnie. Doli zaczęła chodzić na randki, jednak pewnej nocy przed jej domem pojawił się Bart. Zaczął drzeć ryjca, pukał do drzwi, walił wręcz w te drzwi, prosił Doli o drugą szansę, lamentował, że chce z nią być. I odpowiedzią na jego prośby było po prostu wezwanie policji, która jednak nie zdążyła na czas, ponieważ Bart zdążył uciec. Ale oznacza to tyle, że prawdopodobnie chłopak ją obserwował, widział, że zaczyna się spotykać z kimś innym, więc postanowił interweniować. Tyle, że wyglądało to naprawdę niepokojąco i przykro. Innym razem zniknął ukochany kotek Doli i okazało się, że zabrał go Bart. Mężczyzna przyznał się po naciskach ze strony przyjaciół, ponieważ Doli zaczęła już każdego prosić o pomoc. Mieli grono wspólnych znajomych, Bart opowiadał swoją wersję, Doli swoją, no ale kiedy poprosiła znajomych o to, aby porozmawiali z Bartem i aby oddał on kota, to okazało się, że rzeczywiście magicznym sposobem kot jest u niego i, i Bart go oddał. Niemniej Dolly nie wiedziała już, co ma robić prosiła, błagała, rozmawiała ze znajomymi, rozmawiała z policją, rozmawiała z władzami uczelni. Wydawało się, że nikt nie może wpłynąć na Barta. Dolly rozkładała ręce i już sądziła, że nie da rady nic zrobić, musi się pogodzić ze swoim losem, gdy nagle, mniej więcej na początku marca, wszystkie te wydarzenia ustały. Nikt nie rysował je samochodu, nie przebijał opon, nikt nie wchodził do jej domu, jej rzeczy nie, nie znikały. Wydawało się tak, jakby Bart po prostu sobie odpuścił. Co jakiś czas dawało sobie znać oczywiście, ale w normalniejszy sposób. No i na pierwszy rzut oka rzeczywiście chłopak doszedł do siebie. W końcu oni i Doli studiowali razem, więc to normalne, że wpadali na siebie na uczelni oby tylko niezbyt często. Wszystko wracało więc do normy aż do 6 czerwca 1990 roku. Była to środa i tego dnia Doli nie miała żadnych zajęć. Powiedziała więc bliskim, że zamierza pomalować meble w ogrodzie. No, zapowiadał się taki zwyczajny, luźny dzień. Za kilka dni Doli miała odebrać swój dyplom, miała oficjalnie zostać stomatologiem, następnie planowała pracę w klinice swojego ojca. Dziewczyna miała plany, była radosna, dlatego też nikt nie mógł zrozumieć tego, co się wydarzyło. Dlaczego? No cóż, o godzinie 17:15 współlokatorka Doli, Angela Gartnito, wróciła z pracy do domu i wtedy też zastała okropny widok. Na kanapie leżała jej przyjaciółka Doli. Jej twarz była nieruchoma, z mnóstwem czerwonych plam. Na kolanach kobiety leżał pistentoleton i stało się jasne, że Doli nie żyje. Angela od razu wezwała pomoc, jednak funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili jedynie, że na pomoc dla Doli jest już za późno. Śledczy, którzy przybyli na miejsce, od razu wyszli z założenia, że kobieta sama zdecydowała się odejść z tego świata. W domu nie doszło do włamania, drzwi były zamknięte, nic nie wskazywało na udział osób trzecich, więc wyglądało to tak, jakby coś wydarzyło się w życiu, w życiu Doli, jakby Doli sama podjęła taką decyzję. I tak naprawdę śledztwo w tej sprawie zakończono jeszcze tego samego dnia, zakończono je zanim tak naprawdę na dobre się dopiero zaczęło. Później wyjdzie na jaw, że w tej sprawie było naprawdę dużo niedociągnięć. Na przykład bliscy Doli powiedzą, że no nikt nawet ich nie przesłuchał. Nikt nie przesłuchał sąsiadów, nikt nie przesłuchał Angeli. Miejsce, w którym znaleziono Doli, nie było w żaden sposób zabezpieczone. Nikt nie zabezpieczył żadnych dowodów, nie sprawdzono odcisków palców. E, nic, kompletnie nic. Zrobiono parę zdjęć, e, a później tak naprawdę wszystko zostało już zapieczętowane i śledczy do wniosku, że z pewnością Doli sama pociągnęła za spust. Później patolog sądowy rzeczywiście potwierdzi te pierwotne założenie, czyli właśnie to, że Doli sama to wszystko zrobiła. Z tym stwierdzeniem jednak nie zgadzała się rodzina 28-latki. Doli zaledwie trzy dni wcześniej odwiedziła swoich bliskich w rodzinnym mieście, była wesoła, mówiła o planach na przyszłość, cieszyła się, że te niepokojące incydenty w jej życiu ustały, mówiła o powrocie do randkowania i była taka jak zawsze. Nic nie wskazywało na to, że coś w jej życiu działo się nie tak. Oczywiście doskonale wiemy, że ludzie się różnie zachowują. To, że ktoś jest miły, wesoły, uśmiechnięty, nie oznacza, że jest szczęśliwy i że nic złego nie dzieje się w jego życiu. Niemniej, w dniu swojej śmierci Dolly ugotowała nawet spaghetti. I wiem, że to jest taki mały szczegół, ale mam wrażenie, że nie brzmi tak standardowe zachowanie kogoś, kto chce się rozstać z tym światem. Po co gotować spaghetti? Po co w ogóle poświęcać czas na gotowanie obiadu, jeżeli lada moment ma się wydarzyć coś takiego? Po co malować meble i dlaczego Doli miałaby to robić zaledwie kilka dni przed otrzymaniem dyplomu ukończenia studiów? W każdym razie rodzice Doli, gdy dowiedzieli się o strasznie córki, byli zdruzgotani, jednak od razu pomyśleli o bradzie, który przecież nawiedzał Doli przez ostatnie miesiące. Znaczy, i znów, tutaj nikt go nie złapał na, za rękę, nie było żadnej kartoteki, nie było żadnych świadków. To są założenia rodziny. I wiadomo, że czasami rodzina wypiera z siebie niektóre fakty, niektóre elementy, jednak w tym przypadku bliscy Doli byli przekonani, że za tym wszystkim stoi Bart. Ojciec 28-latki zeznał oczywiście, powiedział, naciskał na śledczych, aby chociaż przesłuchali Barta i kolejnego dnia rzeczywiście no, doszło do przesłuchania, ale można było odnieść wrażenie, że funkcjonariuszom chodzi bardziej o jak najszybsze zamknięcie tej sprawy, że zrobili w ogóle wielką łaskę przesłuchując Barta. Zresztą mężczyzna sprawiał wrażenie równie zaskoczonego i smutnego. Jego reakcja wydawała się prawdziwa. Nawet na samym początku do Barta nie docierało to, że Doli nie żyje. E, sprawiał wrażenie, jakby nie mógł w to uwierzyć. Jednym słowem, zdaniem śledczych nie wyglądał na sprawcę, więc tym bardziej temat zamknięto. Ja to mówię w ten sposób, jakby rzeczywiście tam funkcjonariusze niczego nie zrobili, nie zabezpieczyli, no bo to jest prawda, ale um, całe śledztwo trwało kilka tygodni. To trzeba przyznać, że, że taki czas trwało. Było przesłuchanie Barta, e, było przesłuchanie kilku innych osób, więc to też nie tak, że tam weszli, wyszli, zamknęli elo, tylko coś, jakieś kroki rzeczywiście zostały podjęte i przez jakiś czas nawet Określano Barta jako osobę zainteresowaną w sprawie. To jest trochę mniej niż podejrzany, to jest taki przedpodejrzany, czyli wiecie, jak zawsze mówię, że wygrał konkurs na podejrzanego, to Bart no, był. Gdzieś tam na podium i, i rzeczywiście no, mógł wygrać konkurs na podejrzanego, ale nie wygrał, bo tak naprawdę nie było żadnych dowodów, nie było świadków, nie było nawet dowodów na to, że to wcześniej on przebijał opony i rysował samochody. Tak naprawdę było to słowo przeciwko słowu, więc śledczy, nawet gdyby chcieli, no to nie mogliby mu niczego udowodnić. Natomiast trzeba przyznać, że żaden analityk nie badał pozycji broni czy rozbryzgów, pozycji ciała. Dodatkowo jeszcze tego samego dnia dom został posprzątany, więc no śledczy chyba też woleli zamknąć jak najszybciej tę sprawę. Niemniej rodzina Doli nie chciała na to pozwolić. Opłacili nawet własnego lekarza sądowego, który jednak potwierdził poprzednią tezę, że Doli sama pociągnęła za spust. To wciąż nie zadowalało rodziny 28-latki, więc wynajęli oni prywatnego detektywa. Na jaw wyszło, że Wiele razy mówił kolegom, że doskonale wie, jak kogoś zabić i nie zostać za to złapanym. Tyle, że znów nie jest to dowód w sprawie, to, że on coś tam komuś powiedział i sobie tworzył opowieści dziwnej treści, to nie oznacza, że jest winny. W każdym razie Bart mówił też po zerwaniu z Doli, że chciałby coś jej zrobić i wydawało się, że mężczyzna rzeczywiście miał motyw, ale śledztwo wciąż stało w punkcie i dla policji no, nie było wystarczających dowodów. Ostatecznie sprawę zamknięto, a Doli otrzymała pośmiertnie tytuł stomatologa. Brakowało jedynie trzech dni do ukończenia studiów, a 28-latka zdała wszystkie egzaminy. Dodatkowo uczelnia ustaliła stypendium o nazwie Doli Awards i było to takie dofinansowanie w kwocie 1000 dolarów dla. Profesjonalnego, empatycznego i wytrwałego studenta, takim jakim była Doli. Tak czy inaczej, sprawę śmierci 28-latki zostawiono na długie lata, a w tym czasie Bart cieszył się swoim nowym życiem jako pełnoprawny dentysta. Odbył on staż, później zaczął pracę w lokalnej klinice i uznawany był za profesjonalistę w swojej pracy mężczyzna postanowił zostać w Georgii, też, tam też kupił swój pierwszy dom no i szukał swojego miejsca na świecie. Bart marzył o znalezieniu kobiety, która zostanie jego żoną, marzył o założeniu rodziny, chociaż przez kilka kolejnych lat ciężko mu było wejść w jakiś stały i poważny związek, ciężko było mu się zaangażować. Bliscy sądzili, że to wszystko przez, przez doli, a właściwie przez sprawę z doli, rzekomo Bart wciąż o niej myślał, wciąż był w niej zakochany, mimo, że że minęły lata, no nie mógł się pogodzić ze stratą, nie mógł się pogodzić z jej odejściem, dlatego ciężko mu było zbudować coś nowego. W każdym razie w połowie lat 90. Bart otworzył własną praktykę dentystyczną w mieście o nazwie Lawrenceville, gdzie aktualnie mieszkał. Młody mężczyzna spełnił więc swoje największe marzenie, miał własną praktykę, miał dom. Czuł też, że ma wystarczającą liczbę pacjentów, by zacząć działać samodzielnie. Początkowo wszystko okładało się świetnie, jednak z czasem wiele osób zaczęło zauważać, że dentysta Bart jest dość nerwany, a to nie brzmi dobrze w połączeniu z wyrywaniem zębów albo z wiertłem dentystycznym. I żeby dokładnie zrozumieć, jakie cyrki działy się w jego gabinecie, to muszę Wam przytoczyć historię jednej z pacjentek, Shirley która nazwała Barta dentystą z piekła rodem. Podobno kobieta chciała wstawić sobie porcelanę, więc przyszła do młodego, ambitnego dentysty, który otworzył nowy salon. Wydawał się profesjonalistą, miał całkiem dobre opinie. I jak na tamte czasy nie brał aż tak dużo, więc Shila zdecydowała się pójść właśnie do niego. Zbliżał się ślub jej córki, 49-latka, chciała coś zmienić w swoim uzębieniu. No i pierwszym etapem było zrobienie odcisków zębów, co miało trwać około dwóch godzin, a ostatecznie trwało ponad 4 godziny. Podobno w trakcie pracy Bart zaczął się w pewnym momencie kręcić po gabinecie, machać łapami. Poter, potem darł Ryjca na swoją asystentkę, następnie ją zwolnił na oczach pacjentki, później Bart wyciągnął z kieszeni kolejnego asystenta i teraz po nim jechał jak połysyj kobyle, wciąż na oczach pacjentki. Sheila powierzona wyszła z tego gabinetu z płaczem, a i tak już zapłaciła 2000 dolarów, właściwie to ponad 2000, więc musiała pójść na kolejną wizytę i szła tam z ogromną obawą. Ale z drugiej strony pomyślała, że już zapłaciła pieniądze. Pierwszy etap, czyli pobranie tych odcisków, był już za nią. No Trzeba sprawę dokończyć. Przed kolejną wizytą Sheila nawet zadzwoniła do tego gabinetu i zapytała, czy czy doktor Bart jest może na coś chory, jakiś zespół Tureta na przykład, że, że tak e, reaguje emocjonalnie, macha rękoma, co przypominało jakieś tiki. E, z kolei e, pani, która odebrała telefon, recepcjonistka powiedziała, że no, Bart jest specyficzny, że czasami się denerwuje, ale dlatego, że ma profesjonalne podejście i chce, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. No, Sheila tak sobie pomyślała, że skoro taki dobry dentysta, skoro... Tak reaguje, ponieważ chodzi o profesjonalizm, chodzi o emocje, chodzi o idealne zrobienie wszystkich zębów, no to może wcale nie jest aż tak źle. Tak więc Sheila z optymizmem poszła na kolejną wizytę, która jednak okazała się być wcale nie lepsza. Początkowo szło gładko, ale w pewnym momencie Bart uznał, że korony, które zamówił, są po prostu brzydkie i on ich nie założy. Zaczął więc znów tańcować po gabinecie, przebierając nogami, drąc japę asystentów, dzwoniąc do laboratorium, by przysłali lepsze korony. No istny cyrk, istny cyrk, a w tym wszystkim znieczulona pacjentka na fotelu, która z otwartą buzią może jedynie mówić samogłoski i nie wie tak naprawdę jak zareagować. Tym bardziej, że w momencie kiedy Bart uznał, że korony są niefajne, to już wszystko zostało rozwiercone. Sheila no, miała lekko poharatane dziąsła. Sam Bart nie wiedział, jak się zachować, nie wiedział, co zrobić dalej. Nie potrafił też za bardzo chyba w kontakt z pacjentem, więc Sheila zeszła z tego fotela. Korony nie zostały założone, i tak naprawdę no, kobieta uznała, że już kolejny raz tam nie przyjdzie, bo znów wyszła z tego gabinetu z płaczem. Znów wyszła w gorszym stanie niż przyszła. I uznała, że trzeci raz nam na pewno nie pójdzie. Kobieta zażądała więc zwrotu pieniędzy, wysłała nawet skargę na Barta do Georgia Board of Dentists, takiego stowarzyszenia dentystów, gdzie opisała całą sytuację. Jednak nic z tym nie zrobiono, nic z tego nie wynikło. Bart dalej mógł bezkarnie straszyć pacjentów, a co więcej, wciąż byli chętni, którym najwyraźniej brakowało w życiu adrenaliny. Ta jego praktyka dentystyczna to w ogóle była jakaś taka krzywa. Ciągle zwalniał swoich asystentów, z recepcjonistką miał romans. No właśnie, w książce En kobieta przedstawiona jest jako Dara Prentice, ale są to zmienione dane, ponieważ ta recepcjonistka nie chciała wypowiadać się publicznie. W każdym razie Dara, nazwijmy ją rzeczywiście Dara, miała męża i dzieci, ale po kryjomu spotykała się z Bartem, jej małżeństwo nie było udane. No i to był taki związek bez zobowiązań, jednak zakładam, że atmosfera w pracy była co najmniej dziwna. Tak czy inaczej, nastało lato 1995 roku, i wtedy też w życiu Barta pojawiła się kobieta, która znów zawróciła mu w głowie. Nazywała się ona Jennifer Barber i pracowała jako kelnerka w restauracji, do której Bart często przychodził. Dodatkowo w tej samej restauracji jego młodszy brat Robert pracował jako ochroniarz, i właściwie to Robert zapoznał Barta z Jennifer, no bo on znał Jennifer jako koleżankę z pracy, znał Bartę jako swojego brata i jakoś tak pomyślał, że może by do siebie pasowali. Dziewczyna była 8 lat młodsza od Barta i od razu wpadła mu w oko. Z racji, że to właśnie Jennifer jest kobietą, o której, o której powiedziałam na samym początku tego podcastu, to jest kobieta, która zostanie. Już nie znaleziono w swoim domu, no to myślę, że to jest odpowiedni moment, by powiedzieć trochę więcej na jej temat. Tak więc, moi kochani, Jennifer przyszła na świat 25 stycznia 1971 roku w Kentucky. Była ona drugim dzieckiem Maxa i Nardy, młodego małżeństwa, które poznało się jeszcze w liceum. Chodzili do tej samej szkoły, a z czasem licealny związek zamienił się w prawdziwe małżeństwo i to tak na całe życie. W 1964 roku Max i Narda wzięli ślub, rok później urodziła się ich pierwsza córka Rachel, a pięć lat później rodzina powiększyła się po raz drugi i na świat przyszła Jennifer. Z kolei kilka lat później pojawiła się na świecie kolejna córka Heather. I taka ciekawostka, o ile w rodzinie Barta było trzech synów, to w rodzinie Jennifer były trzy córki. Tak czy inaczej, Max Barber, jako głowa ręka noga rodziny, ciężko pracował, chcąc utrzymać żonę i córki. Mężczyzna pracował w sprzedaży, coś w rodzaju tam akwizytora, gdzie w szybko awansował, tam sprzedawał gary czy coś podobnego. Gdy Jennifer była mała, za sprawą pracy jej ojca cała rodzina przeniosła się do Lawrenceville w stanie Georgia, i tam też rodzina Barber zamieszkała w dość sporym, dwupoziomowym domu na nowym osiedlu. Była to sympatyczna i bezpieczna dzielnica, gdzie mieszkało się bardzo dobrze, zwłaszcza Młodym rodzinom. Barberowie byli ze sobą blisko, cała rodzina często spędzała czas razem, taki czas na świeżym powietrzu, razem biwakowali, piknikowali. Potrzeby dzieci zawsze były brane pod uwagę, a w domu nigdy nie dochodziło do żadnych większych konfliktów. Na co dzień Max pracował na cały etat, z kolei Nada zajmowała się domem i dziećmi. Kobieta miała również duży talent artystyczny i w domu zrobiła sobie własną pracownię. Z czasem Nada otworzyła własne studio artystyczne, w którym prowadziła zajęcia. Takie kursy dla, dla młodych malarzy. Kobieta malowała obrazy, które później zdobiły jej dom, a później uczyła innych, jak malować takie obrazy. Często też w tym procesie twórczym pomagały jej trzy wesołe dziewczynki, które biegały po domu. Jennifer była miłym i spokojnym dzieckiem, uwielbiała przyrodę, no i była lubiana. Nigdy nie sprawiała problemów, była bezkonfliktowa. Zawsze była takim mediatorem, wszyscy uważali ją za kogoś godnego zaufania, wiele osób często zwierzało się Jennifer. No była rozsądna, zawsze wiedziała co powiedzieć, zawsze wiedziała co komuś doradzić. Dziewczyna odziedziczyła też po matce talent artystyczny i tak samo jak ona uwielbiała malować i w ogóle coś tam tworzyć. Była inteligentna, dobrze się uczyła, jednak nie miała pojęcia, co chce robić w życiu. Po skończeniu szkoły średniej Jennifer zdecydowała się na studiowanie fotografii, chociaż tak to, było, to były trochę takie studia Zapchaj dziura. nie wiedziała, co chce robić, no niby coś tam związanego z, z artystycznymi rzeczami, więc niech będzie fotografia. Poszła na studia, skończyła te studia. Zresztą na początku lat 90. ona ukończyła studia, no ale wciąż nie wiedziała co dalej, nie wiedziała jaką pracę w fotografii znaleźć. I tak właśnie Jennifer wróciła do rodzinnego domu i znalazła pracę w lokalnej restauracji jako kelnerka, chcąc tu i teraz zrobić jakieś pieniądze. Wiedziała, że jest to praca tymczasowa do momentu, aż nie ustali, co dokładnie chce robić, co chce robić w swoim życiu, czy chce iść w stronę fotografii, czy może chce iść na jakieś inne studia. Póki co miała gdzie mieszkać, miała pracę, no i mogła cieszyć się młodością. W 1995 roku Jennifer miała 24 lata i powoli zaczynała myśleć o, o swojej przyszłości tak na poważnie, o jakimś związku, o założeniu rodziny, o dzieciach, o których zawsze marzyła. No i jak to mówią, uważaj, o czym marzysz, bo może się spełnić. Jak już wiemy, latem kolega z pracy Robert Corbin przedstawił Jennifer swojemu starszemu bratu, Bartowi. Starszy od niej dentysta wydawał się dobrym materiałem na męża, do tego był całkiem przystojny, no i miał świetne poczucie humoru. Bart od razu zaprosił młodą kelnerkę na randkę, później na kolejną, a potem na jeszcze jedną. Zrobił się z tego poważny związek, a Jennifer była zachwycona starszym dentystą, który pokazał jej nieco inne życie. Bart początkowo próbował tak zaimponować młodej kobiecie, więc zabierał ją do różnych dobrych restauracji, wykupił im wakacje we Włoszech i zabiegał o jej względy, nadając przy tym duży wkład swoich pieniędzy. I nie chodziło tutaj stricte o pieniądze, no ale trzeba przyznać, że Bart był hojny i zależało mu na dobrym wrażeniu. Był w stanie wydać bardzo dużo, aby komuś tam zaimponować, i, i chciał, aby Jennifer widziała w nim takiego człowieka sukcesu, którego na wszystko stać, który jeździ na wakacje jest światowy, jest obyty i tak dalej, i tak dalej. Mężczyzna miał poczucie humoru, był czarujący, chociaż niewiele mówił o swojej przyszłości. Jennifer niewiele wiedziała o swoim chłopaku, ale sądziła, że Bart po prostu z czasem się otworzy, jest trochę nieśmiały, trochę wycofany, może nie chce mówić o swojej przyszłości, a może po prostu nie ma o czym mówić. Prawda jednak jest taka, że Bart początkowo traktował ten związek w ogóle jako zabawę, taką odskocznie, coś czasowego. Nie traktował Jennifer poważnie, poważnie i nie myślał o niej w kategoriach swojej przyszłej żony. To była młodsza od niego kobieta, która była zachwycona nowym życiem, które Bart mógł jej pokazać, i tak naprawdę podobało mu się to, że jest w centrum uwagi, że jest w jakiś sposób podziwiany. Wiadomo, że Bart nie traktował poważnie tego związku, ponieważ tak też przedstawił relacje z Jennifer w swojej rodzinie. Jednak po tych cudownych słonecznych wakacjach we Włoszech latem 1996 roku okazało się, że Jennifer zdała pewien test no i był to właśnie test ciążowy. Bart początkowo nie był tym zachwycony. Para rozważała różne rozwiązania, chociaż Jennifer nie brała pod uwagę innej opcji niż urodzenie dziecka. Młoda kobieta nie oczekiwała od razu ślubu, no ale chciała, aby Bart wziął odpowiedzialność za sytuację, aby przynajmniej, jeżeli nie chce brać ślubu, no to płacił pieniądze, płacił alimenty. Mężczyzna nie wiedział za bardzo, co ma robić, zresztą on w ogóle jakoś tak specjalnie decyzyjny nie był, no i skonsultował wszystko ze swoją rodziną. Zrobił zebranie rodzinne, na którym byli bracia, rodzice i pies domowy. Przyznał, że ominął kilka lekcji biologii i że wkrótce zostanie ojcem. Ta właśnie rodzina Barta tak naprawdę namawiała go, by może w takim razie się oświadczył, że chyba tak wypada, że będzie dziecko i w ogóle. Chciał przecież założyć rodzinę, był po 30, miał dobrą pracę, miał dom, więc no, no właściwie założenie rodziny byłoby czymś zwyczajnym w tym momencie. I tak też wkrótce Jennifer i Bart oznajmili wszystkim radosną nowinę o zbliżającym się ślubie. Była to ładna ceremonia w plenerze, która odbyła się 1 września 1996 roku. Jennifer była wówczas w trzecim miesiącu ciąży, chociaż nie było to w ogóle widoczne. Po ślubie odbyło się huczne wesele w luksusowym hotelu, gdzie państwo Corbin świętowali nowy etap swojego życia w gronie najbliższych. Jennifer wciąż niewiele wiedziała o swoim mężu, nie miała pojęcia o Doli, nie miała pojęcia o tym, że bardzo wciąż miał romans ze swoją recepcjonistką. I krążyły też plotki, że mężczyzna spotykał się z innymi kobietami. O tym wszystkim Jennifer nie mogła mieć pojęcia, ponieważ Bart zawsze unikał rozmów o sobie, nie opowiadał o swojej przyszłości, nie opowiadał o poprzednich związkach. Jednak skoro jesteśmy w temacie związków, w temacie relacji w życiu Barta, to warto tutaj wspomnieć o jeszcze jednej sprawie jeszcze jednej sprawie, która może, chociaż nie musi mieć jakiś związek z życiem Barta. Bo tak się składa, że mężczyzna przez jakiś czas spotykał się z inną kobietą pracującą w jego klinice, starszą o 20 lat, Harriet Grey, która miała dwójkę dzieci i była po rozwodzie. To jest dość istotne, ponieważ krótko po ślubie państwa Corbin Harriet zaginęła. Pozostawiła po sobie jedynie torbę z rozsypanymi zakupami i z racji, że Bart znał tę kobietę, no to kilka razy miał tę przyjemność bycia przesłuchiwanym. Oczywiście niczego nie wiedział, niczego nie słyszał. Właśnie w tej sprawie jest jednak to, że kilkanaście miesięcy Później w pobliskim jeziorze zostanie znaleziono ciało Harriet. Kobietę znaleziono wraz z wrakiem jej samochodu, co wyglądało tak, jakby wjechała do jeziora przypadkiem lub celowo. Tyle, że jej ręce były przywiązane do kierownicy w taki sposób, że Harriet nie miała szans, aby wydostać się z auta. Mogła oczywiście to wszystko zrobić sama, by w razie czego na przykład nie było odwrotu, lub mógł to zrobić ktoś inny, jakaś osoba trzecia. I tego zdania byli śledczy, jednak brakowało dowodów oraz świadków, a tym samym sprawa stała w miejscu przez długie lata i tak naprawdę została ona wciąż nierozwiązana. Wracając jednak do państwa, Corbin, to 12 marca 1997 roku na świat przyszedł syn pary, któremu szczęśliwi rodzice dali na imię Dalton. Jennifer czuła się świetnie w roli mamy: była niezwykle opiekuńcza, staranna, kochała swojego syna i była zaangażowana w rodzicielstwo. W tym czasie Bart rozwijał swoją karierę, a rodzina nie mogła narzekać na brak pieniędzy. Wiosną 1998 roku szczęśliwi małżonkowie ogłosili kolejną radosną nowinę, mianowicie o drugiej ciąży Jennifer. Para wydawała się bardzo radosna z tego powodu, wszyscy mieli uśmiech od ucha do ucha, chociaż za zamkniętymi drzwiami toczyła się zupełnie inna historia. A wiemy o tym dlatego, ponieważ Jennifer najpierw powiedziała o ciąży swojej siostry Heather i doda, dodała, że że obawia się reakcji Barta. Nie wie, jak mu powiedzieć o tej ciąży. Niemniej kobieta cieszyła się, że spodziewa się kolejnego dziecka, więc kupiła grzechotkę, taką grzechotkę dla dziecka, no i spakowała ją w pudełko, by w ten sposób właśnie poinformować męża o ciąży. Jak później Jennifer powiedziała swojej siostrze, Bart, widząc grzechotkę, zdenerwował się i rzucił ją przez cały pokój. A następnie zaczął drzeć japę. Mało kto o tym wiedział, bo najwyraźniej Bart szybko pogodził się z myślą o kolejnym dziecku i sprawiał wrażenie szczęśliwego, więc pozornie wydawało się, że wręcz było to coś zaplanowanego. Młodzi przyszli rodzice byli bardzo szczęśliwi i prawdę wiedziała jedynie siostra Jennifer oraz sama Jennifer, no i też oczywiście Bart. Tak czy inaczej, w krótkim czasie Corbinowie zaczęli szukać jakiegoś większego domu dla swojej powiększającej się rodziny. I tak właśnie trafili na miasto Beaufort, o którym mówiłam na początku. Barta i Jennifer było stać na zakup dużego domu w jakiejś tam lepszej, zamożniejszej dzielnicy. Miejsce spokojne, bezpieczne, idealne na założenie rodziny. Tak też właśnie już w nowym domu, 18 stycznia 1999 roku, na świat przyszło drugie dziecko państwa Corbin. I był to syn, któremu rodzice dali na imię Dillon. Pozornie wydawało się więc, że Jennifer i Bart tworzą idealną i zgraną rodzinę. Natomiast przyglądając się bliżej, można było zauważyć pewne rysy na tym perfekcyjnym obrazku. Bart był człowiekiem temperamentnym, o czym doskonale wiemy, patrząc na, na jego pracę, patrząc na rzucanie probówkami, machanie łapami, zbalenie asystentów. Zarówno w pracy, jak i w domu był on temperamentny człowiekiem. Często krzyczał na swoją żonę, gdy na przykład Jennifer zrobiła lub powiedziała coś nie tak. Często robił to nawet wśród bliskich, więc nie miał takiego filtra w głowie, że ej, może tak nie wypada. W ogóle człowiek sprawiał wrażenie, jakbym myślał, że savoir vivre to jest jakaś kolejna zupka, instant. Wszyscy traktowali to z dystansem, przymykali oko na zachowanie mężczyzny, chociaż pewnie w głowie sobie myśleli, że, ale z niego burak. Również Jennifer nie brała nigdy pod uwagę słów męża, nie brała tego do siebie, jednak nie był to jedyny problem. Bart miał mnóstwo nietypowych przyzwyczajeń, takich twierdzeń, yy, zasad, którymi się w życiu kierował. Na przykład zakazał swojej żonie malowania paznokci, bo jemu się to nie podobało. Dodatkowo pienił się za każdym razem, gdy Jennifer przy nim sprzątała, no bo uważał, że jest to brak szacunku, że żona powinna sprzątać, kiedy on jest w pracy, kiedy go nie ma. Z kolei jak on jest w domu, no to cała uwaga Jennifer powinna być poświęcona właśnie jemu. Takie miał myślenie, takie miał przyzwyczajenia. Nawet denerwował się w momencie, kiedy Jennifer poświęca większą uwagę dzieciom, a nie jemu. No co to dużo mówić, taki atencjusz, atencjusz, który chciał być w centrum uwagi i w centrum wszechświata. Bart zawsze chciał być na pierwszym miejscu i Jennifer powiedziała nawet kiedyś swojej mamie, że jej mąż uważa siebie za króla i chce, aby wszyscy go w ten sposób traktowali. Zazwyczaj jednak kobieta obracała to w żart i tłumaczyła, że w ich małżeństwie wszystko się dobrze układa. Pozornie rzeczywiście tak było, bo Corbinowie zaprzyjaźnili się z sąsiadami, zwłaszcza z państwem Kamiu, którzy później znajdą Jennifer. Ogólnie Bart wydawał się no, zwykłym sąsiadem, oddanym, perfekcyjnym dentystom, a Jennifer dbała o dom. Nigdy nie żaliła się z jakichś swoich problemów małżeńskich, Bart zresztą tak samo. Rodzina spędzała wakacje na zagranicznych rejsach lub luksusowych podróżach, mieli też własny jacht, na którym często spędzali weekendy. Tak czy inaczej czas mijał, a Bart robił się coraz bardziej nieznośny. Gdy jego starszy syn Dalton poszedł do przedszkola, to Bart uznał, że jest to odpowiedni czas, by chłopiec zaczął trenować piłkę nożną, no bo przecież on trenował, to syn też musi. Męczył mu bułę każdego dnia z tymi treningami. Stary wyskakiwał wręcz z lodówki i kazał synowi ćwiczyć już teraz. Gdy Dalton zrobił coś nie tak lub nie miał ochoty na ćwiczenia lub jakiegoś dnia poszło mu gorzej, to Bart wpadał w złość, krzyczał, używał niezbyt miłego języka. I widać było zresztą, że obaj synowie nie czują się dobrze w jego towarzystwie. Jennifer również zaczęła to zauważać. I moi drodzy, z dnia na dzień dochodziło do niej, za jakiego człowieka ona wyszła za mąż. Doszło do niej, że tak naprawdę nic nie wiedziała o Barcie. Wciąż nie powiedział jej niczego o swojej przeszłości, wydawał się skrytym. Kiedyś Jennifer spytała nawet swoją siostrę: Jak myślisz, co się powinno wiedzieć o swoim mężu? Bo ja nie wiem nic. Dodatkowo mężczyzna nigdy nie zakończył romansu ze swoją recepcjonistką Dorą. Wszystko to trwało przez długie lata, i niektórzy nawet sądzą, że Jennifer wiedziała o tej relacji, że coś podejrzewała, że może była nawet świadkiem czegoś, może nawet Bart jej o tym powiedział, bo patrząc na jego sposób bycia, to, to niewykluczone, że mógłby tak zrobić. W każdym razie mniej więcej w 2003 roku coś zaczęło się zmieniać w życiu rodziny Corbin. Jennifer zaczęła ćwiczyć, przykładała większą wagę do swojego wyglądu, więcej czasu spędzała też na komputerze, znalazła również pracę w lokalnym przedszkolu. Czuła, że nie kocha już swojego męża. Dodatkowo w tym samym czasie bardzo zaczął mieć problemy finansowe, co chyba nikogo nie zaskakuje. Facet odstraszał od siebie pacjentów, a jego zachowanie zaczęło się odbijać na zarobkach. No cóż, Jennifer coraz bardziej oddalała się od swojego męża, a jak się okazało, stał za tym inny mężczyzna. Jennifer poznała go przez internet, grając w gry komputerowe. Nazywał się Christopher i był w tym samym wieku co Jennifer. Początkowo rozmawiali jedynie o grach, ale z czasem stało się jasne, że łączy ich coś więcej i rozmowy obejmowały wszystko inne niż gry. Jennifer pierwszy raz od dawna poczuła motyle w brzuchu i poczuła pewność siebie. Pewność siebie, której nigdy nie czuła przy mężu. Romans Jennifer i Christophera stawał się coraz bardziej poważny. Na początku 2004 roku kobieta zaczęła mówić swoim bliskim o tym, że zamierza odejść od męża, że już tego nie widzi, nie widzi sensu ciągnąć małżeństwo, ciągnąć te relacje. Swojej mamie i siostrze powiedziała nawet o tym, że poznała kogoś w internecie. Nie podawała co prawda szczegółów, ale ewidentnie było widać, że jest zakochana. Niemniej w połowie 2004 roku okazało się, moi drodzy, że Chris z internetu, czyli ten mężczyzna, z którym Jennifer pisała, to tak naprawdę kobieta o imieniu Anita, która podszywała się za mężczyznę. Anita zauważyła, jak Jennifer angażuje się w te relacje, no i postanowiła wydać jej prawdę. Jennifer była zaskoczona. Ciężko było jej zrozumieć, co tak naprawdę zaszło. W ciągu kilku kolejnych dni, kobieta zastanawiała się, co powinna zrobić, bo zakochała się w osobie z internetu, która okazała się być kimś innym. Trochę to potrwało, ale ostatecznie Jennifer uznała, że chce kontynuować tę znajomość i nie przeszkadza jej to, że Christopher jest Anitą. Jennifer chciała spotkać Anitę na żywo i przygotowywała się nawet do tego spotkania przez długi czas. Wciąż była zakochana i była pewna tego, że nie chce kontynuować swojego małżeństwa. Bart zaczął w tamtym momencie mniej więcej podejrzewać, że jego żona może mieć romans. Sądził, że spotyka się z kimś na żywo, więc wiele razy przeszukiwał jej torebkę albo samochód w poszukiwaniach jakiegoś innego faceta, No ale niczego tam nie znalazł aż do dnia dzień czynienia 2004 roku. Tego dnia rodzina Corbin pojechała na rodzinną kolację do rodziców Jennifer i wszystko wydawało się być w porządku, jednak w trakcie drogi powrotnej, bardzo swoimi siudrującymi oczkami zajrzał do schowka w samochodzie i znalazł tam wydrukowany list napisany przez Jennifer. Był to bardziej wiersz nacechowany kapucynkowymi akcentami. Widać było, że napisała go dla kogoś. Doszło więc do awantury w samochodzie, po czym Bart podniósł rękę na swoją żonę. Nigdy wcześniej tego nie robił, a teraz miało to w dodatku miejsce przy dzieciach. Jennifer jeszcze tego samego dnia spakowała siebie i synów, a następnie postanowiła zanocować u swojej siostry Heather. Tym samym stało się jasne, że dojdzie do rozwodu. Tej nocy Bart wydzwaniał do rodziny Jennifer, mówił, że jego żona kłamie, że on nigdy by nie podniósł na nią ręki. Twierdził, że synowie, którzy byli świadkami, również kłamią i na szczęście nie mogą zeznawać w sądzie. No trzeba przyznać, że ten argument nie brzmi zbyt przekonująco. Coś na zasadzie to nie ja, ale i tak nie macie świadków. Tak czy inaczej, tej samej nocy Bart postanowił przeszukać sypialnię i sprawdzić komputer Jennifer. I właśnie wtedy odkrył, że ma ona internetowy romans, ale Bart nie wiedział zbyt wiele, ponieważ większość maili została usuniętych. Niemniej warto zaznaczyć, że Anita, z którą pisała Jennifer, miała na nazwisko Hern. Anita Hern, tak samo jak była dziewczyna Barta, Dolly Hern. I tutaj śledczy twierdzą, że mężczyzna zapewne uznał, że ta sprawa jest ze sobą jakoś powiązana, i obawiał się, że może mieć duże problemy, że na przykład ktoś z rodziny Dolly skontaktował się z jego aktualną żoną, może powiedział jej prawdę, może teraz Jennifer będzie przeciwko niemu zeznawać, czy coś w tym rodzaju. Tak czy inaczej w ciągu kolejnych dni Bart skontaktował się z prawnikiem rozwodowym i zaczął mówić wszystkim dookoła, swojej rodzinie, rodzinie Jennifer, również z sąsiadom, że zamierza przejąć opiekę nad dzie z dziećmi i zagarnąć cały majątek. Więc to był taki człowiek, człowiek zagadka to jest złe określenie, on tam siebie na tacy podawał, opowiadał co się dzieje, ze szczegółami, co znalazł, jakie listy znalazł, kiedy to się wydarzyło. Wiedzieli o tym sąsiedzi, wiedziała o tym i jego rodzina, wiedziała o tym rodzina Jennifer, wiedziała o tym sama Jennifer, wiedział o tym prawnik rozwodowy. Wszyscy dookoła byli wmieszani w ten rozwód. 29 listopada 2004 roku mężczyzna złożył oficjalny pozew o rozwód i sytuacja była napięta, a najbardziej przeżywały to dzieci. Mały Dalton powiedział w szkole jednej z nauczycielek, że obawia się o bezpieczeństwo swojej mamy. Powiedział, że jeżeli coś się stanie, to tata będzie za to odpowiedzialny. Niestety nikt, potra nikt nie potraktował tych słów poważnie. Niestety, ponieważ jak wiemy, 4 grudnia Jennifer już nie żyła. Warto wspomnieć, że kilka dni wcześniej Jennifer wraz z dziećmi stanowiła wrócić do tego domu w Beaufort z tego względu, że tak poradził jej prawnik, bo inaczej, gdyby zostawiła ten dom, to mógłby być problem z podziałem majątku. Nie jestem pewna, o co dokładnie chodziło, no ale Jennifer ustaliła, że musi tam wrócić i właściwie przez jakiś czas mieszkała ona ze swoim mężem. Nawet kilka dni przed swoim zgonem zadzwoniła na policję, twierdząc, że Bart przeszukuje jej torebkę i że zabrał jej telefon. Oczywiście mężczyzna uznał, że to jest nieprawda i zdążył odjechać, zanim czy przyjechali. No znany schemat. No cóż, tak też przechodzimy do 4 grudnia 2004 roku. Wiemy, że na pomoc dla Jennifer było już za późno. Gdy śledczy przybyli na miejsce, zastali 33-latkę. Początkowo ułożenie ciała i pisten obok Jennifer wskazywały na to, że kobieta sama pociągnęła za spust. Tak jak 14 lat wcześniej Dolly Hern. Tyle, że synowie pali, pary powtarzali w kółko, że to ojciec zakończył życie ich matki, więc sprawę należało zbadać. Znaczy okazało się, że ani Dalton, ani Dillon nie byli bezpośrednio świadkami, chociaż Dalton twierdził, że słyszał kłótnie między mamą a tatą. Dodatkowo sąsiedzi zeznali, że widzieli rano pojazd Barta przed domem, chociaż teoretycznie miało go w domu nie być, ponieważ Bart e, tego dnia miał spędzić noc u swojego brata. Policja poprosiła więc bliskich państwa Korbin, by namówili Barta na dobrowolne stawienie się na przesłuchanie. No bo jego wina nie była w 100% pewna, więc nie można było go tak po prostu ścigać, no ale dobrze, gdyby sam się stawił i gdyby można było go na spokojnie przesłuchać. I rzeczywiście po południu Bart przyszedł na komendę w obecności swojego prawnika. Nie zamierzał on odpowiadać na żadne pytania, nie wykazywał też żadnych emocji. Początkowo przesłuchanie nie przyniosło więc żadnej odpowiedzi. Tak czy inaczej, śledczy zaczęli rozmawiać z bliskimi Jennifer. Wykonano też dokładną analizę miejsca zbrodni i oficjalnie ustalono, że za śmierć kobiety odpowiadają osoby trzecie. Jedyną osobą podejrzaną w tej sytuacji był właśnie Bart. Dlaczego tak ustalono? No z tego względu, że ułożenie ciała, ułożenie broni nie byłoby, wskazywało na to, że to nie było możliwe, aby to Jennifer pociągnęła za spust. Wszystko zostało upozorowane i śledczy mieli jasną analizę i wiedzieli doskonale, że ktoś za to odpowiada. Dodatkowo w trakcie śledztwa powrócono do sprawy Doli Hern. Rodzina kobiety była przekonana, że to Bart zabił Doli, a teraz zrobił to samo z Jennifer. Zresztą rodzina Doli skontaktowała się z rodziną Jennifer i później przez długi czas obie rodziny się wspierały. No i teraz dzieje się, że ciekawa, ponieważ 22 grudnia 2004 roku Bart Corbin zostaje zatrzymany. Ale nie za śmierć Jennifer, tylko za sprawę Dolly Herny. I przyznam szczerze, że nie jestem do końca pewna, czy były jakieś wystarczające dowody na zatrzymanie Barta przy tej sprawie. Jednak i, i tak dobrze zrobiono, no bo tak naprawdę Bart był winny, jak się później okaże w obu przypadkach. Tak czy inaczej, 5 stycznia 2005 roku mężczyzna dostał takie samo oskarżenie w przypadku Jennifer. I tutaj było wiele więcej dowodów. Śledczy dotarli do billingów Barta, ustalili, że o 1.45 w dniu śmierci Jennifer jego telefon logował się zwierzę niedaleko ich wspólnego domu, chociaż Bart zeznawał, że był wówczas u swojego brata. Ustalono też, że kilka dni wcześniej mężczyzna pojechał do Alabamy na spotkanie ze swoim koleg kolegą, który tak akurat się składa, że zajmował się sprzedażą broni. Richard Wilson, czyli ten kolega przez długi czas nie chciał zeznać w tej sprawie, ale ostatecznie przyznał, że pożyczył Bartowi pistoleton, a później ten sam model został znaleziony obok Jennifer. Najwyraźniej obrona Barta nie spodziewała się takiego zeznania. Nie sądzili, że przyjaciel Barta będzie zeznawał przeciwko niemu i w tamtym momencie sam Bart i jego obrońcy poprosili o możliwość ugody. Tak właśnie 15 września 2006 roku Bart stanął oficjalnie przed sądem i przyznał się do zakończenia życia Dolly Hern oraz Jennifer Corbin. W ramach ugody mężczyznę otrzymał podwójne dożywocie i zapewne już nigdy nie wyjdzie na wolność. Dzieci państwa Corbin zostały pod opieką rodziny Jennifer, z tego co wiem, to nie mają kontaktu ze swoim ojcem. Sprawa Harriet Gray zostaje oficjalnie wciąż nierozwiązana. Właściwie nawet nie wiem czy pytano o to Barta, możliwe, że tak, był on osobą zainteresowaną w sprawie. no tak naprawdę teraz Ciężko jest powiedzieć, czy jest on winny, czy niewinny, ale myślę, że wiele wskazuje na to, że może on wiedzieć więcej w tej sprawie. No cóż, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty, informacje, o których udało mi się dotrzeć. Jest to bardzo ciężka sprawa. Tak naprawdę są to dwie historie w jednej i być może gdyby za pierwszym razem, gdyby w przypadku Dolly Hearn funkcjonariusze bardziej przyłożyli się do śledztwa, to prawdopodobnie Bart już wtedy siedziałby za kratami i być może Jennifer Corbin wciąż by żyła. Niestety wydarzyło się zupełnie inaczej, stąd właśnie znamy historię Barta Corbina, o którym swoją drogą powstały dwie książki. Jedna to jest książka En Rool", druga to jest książka Johna Glata i m.in. Innymi, właśnie z tych książek korzystałam. Jest to ciekawa historia, która została opisana z dwóch różnych perspektyw. Moi drodzy, jeżeli ktoś wcześniej słyszał o tej sprawie, zna jakieś dodatkowe informacje, o których tutaj nie wspomniałam, a Waszym zdaniem są ważne, to będę wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu. A póki co zachęcam Was do dołączenia do naszej małej gry, czyli osoby, które dotarły do końca, do tego momentu. Piszą w komentarzu dentysta-pieniacz, bo właśnie takim człowiekiem był Bart Korbin. Dziękuję, że jesteście, dziękuję też, że dzięki Wam ten kanał może się rozwijać i do usłyszenia niedługo.